Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, ostatnio stworzyłem dwie mapki do trybu Solo Showdown, więc czas najwyższy zrobić troszeczkę coś innego. I dzisiaj chciałem wam się pochwalić moją nową mapą do statków, którą stworzyłem w trybie nagroda. Mapa nazywa się Wojna Statków. Zbudowałem dwa statki, które są równolegle postawione do siebie burtą i na każdym pokładzie znajduje się safe. Zadaniem załogi jest obrona safe'u, ale też możemy przeskoczyć na przykład na inny pokład przeciwnika przy pomocy trampoliny, czyli zrobić taki piracki abordaż. Ja sam osobiście jestem mega wielkim fanem pirackich przygód, więc jeżeli też lubicie wojny piratów i w ogóle inne wszystkie związane z tym rzeczy, no to strzelajcie łapeczki w górę. Zobaczymy, ile tutaj prawdziwych jest piratów, a ile zwykłych majtków. A teraz z wielką przyjemnością chciałem wam przedstawić sponsora dzisiejszego odcinka, czyli markę Realme, która oferuje przekozackie telefony w bardzo dobrych cenach. Ostatnio wam przedstawiałem tego typu telefon, był to telefon Realme 7, a to jest nowiutki model, czyli Realme 7i. I dzisiaj, moi drodzy państwo, będziecie mogli wygrać taki telefonik. Ale na początku pozwólcie, że wam go zaprezentuję. Posiada baterię o pojemności 6000 mAh, która pozwoli nam grać przez wiele godzin w nasze ulubione gry mobilne. Bardzo pojemna bateria jest bezwzględnie kluczową cechą Realme 7i. Smartfon ma bardzo długi cykl pracy na jednym ładowaniu. Przykładowo, wytrzymuje 11 godzin grania, 25 godzin oglądania YouTube'a, 19,5 godziny korzystania z Instagrama lub 117,5 godziny słuchania muzyki na Spotify. Jeżeli chodzi o czas standby, ten sięga aż 45 dni. Nawet jak rozładujemy nasz telefon, bo graliśmy na nim bardzo długo, to spokojnie, nie musimy się o nic martwić. Wystarczy 30 minut ładowania, aby smartfon zatankować do 29%, a w zasadzie powinno to wystarczyć na cały dzień pracy. Realme 7i wspiera 18-watowe ładowanie w trybie OTG Reverse Charging i może pełnić rolę powerbanku dla innych urządzeń ładowanych przez USB. Telefon, który jest jednocześnie powerbankiem. Coś pięknego. Telefon posiada wyświetlacz 6,5 cala o rozdzielczości HD+, 720x1600 pikseli z odświeżaniem 60 Hz. Ale jak dobrze wiemy, telefony nie tylko służą do grania. O! Realme 7i posiada potrójny aparat 48 megapikseli oraz dwa sloty na kartę SIM. Teraz z pewnością chcielibyście się dowiedzieć, ile kosztuje takie cacko. Ceny telefonów zaczynają się już od 699 zł. Jeżeli chcielibyście zaczerpnąć nieco więcej informacji na temat telefonu Realme 7i, link do specyfikacji i oferty znajdziecie w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Tak jak wspominałem na początku dzisiejszego odcinka, rozdam wam dzisiaj nowy telefon Realme 7i. Jeżeli chcecie wziąć udział w tym konkursie, no to strzelaj łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał i w sekcji komentarzy odpowiedz na pytanie, w jakich chwilach duża pojemność baterii Realme 7i będzie dla ciebie najbardziej przydatna. Oraz zostaw lajka na profilu Realme na Facebooku i Instagramie. No i wpisz kod Farel do sklepu Brawl Stars. Jeżeli spełniasz te wszystkie warunki, no to ja za wszystkich mocno trzymam kciuki, a wyniki ogłoszę już w następnym odcinku. Dodatkowo do tego pudełeczko sam własnoręcznie podpiszę i pooklejam je nalepki z Pixie Shopu. Moi kochani, tak wygląda moja mapa. Po lewej stronie jest pokład korsarzy Farela, piratów farelskich. Tutaj jest nasz safe, którego musimy bronić. A tutaj, moi drodzy, jest statek moich wrogów. Jak widzicie, tu jest nasza prawa burta, tu jest lewa burta tamtego statku. Pośrodku jesteśmy oddzieleni tylko i wyłącznie taką balustradą, przez którą można strzelać. I też można się schować w tych krzaczkach, aby na przykład zregenerować życie. Mapa jest bardzo fajna, przekopiujcie ją sobie najlepiej. Teraz wam pokażę powoli, jak ona wygląda. Proszę bardzo, jest to naprawdę mega fajna zabawa, jak gracie na tej mapie ze swoimi przyjaciółmi. Spróbujcie sami. Jesteśmy już na moim koncie i teraz chciałem wam przedstawić uczestników dzisiejszej zabawy. Jeleń Leśny, Bartus, Kubik, Skuba.pl oraz Szymek. Moi klanowicze, których wszystkich bardzo pozdrawiam. Siemaneczko, moi drodzy, a tak wygląda moja mapa. Prawdopodobnie po lewej stronie będzie mój statek, a po prawej stronie będzie statek przeciwników. W pierwszej rundzie gramy tylko i wyłącznie postaciami rzucającymi, czyli Dynamite, Tick, Barley i tak dalej. Lecimy! Okej, moi drodzy, lecimy z temacikiem! Tak jest, po prawej stronie są wrogowie, wrodzy piraci, Wow! Jak mnie szybciutko zdjęli, to jakiś Barley nadjeżdża. Szybka bombeczka Barleya. Ktoś tam wziął kiełka, przecież kiełek to chyba będzie 200 IQ na tą mapę. Dorzucam prawie, że tym tikiem. Okej, oni tam przeskakują na drugą stronę. Od razu robią abordaż, ale ja się tutaj nie daję. Jeszcze jeden strzał, będzie ulcik. Dobra, cofnij się Farel. Dorzucam. Zobaczcie, ja rzucam tam od razu im na safe. Uciekam, ta mina jest rzucona pod nogi chłopowi. Już prawie ult nabity, tutaj kiełek stara się nam dorzucić.
Dawaj, 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 Parel. Obij jeszcze na gościa. Obij, dobra, leci ult. Czy mój ulcik poleci? Nie, mój ult się zgubił. Zobaczcie, został na mojej stronie. Ale on jest defensywną postacią. Wow, dobra, dawajcie, panowie. Bartus, jedziesz tam z nimi ostro. Okej, rzucam, rzucam tu miny, uciekam. Nie! Ole piękny ult od Dynamike'a, 75-27, wygrywamy tą bitkę, wygrywamy. Dobra, teraz Farel, wystarczy, że dorzucisz do sejfu kilka razy. Tak jest, rzuciłem, rzuciłem, obity, obity, obity. Wow, po 900 bije. Dobra, dobra, i teraz zrobimy coś takiego, patrzcie. Tutaj leci moja głowa, wyskakuje trampolinie i poleciała do nich, zobaczcie. Jest na drugiej stronie i obija ich. Coś pięknego. Dawaj, tak jest, pierwsza runda. Piraci farelscy wygrywają. Au! Au! Moi kochani, lecimy teraz z drugą rundą i walczymy tylko i wyłącznie postaciami, które walczą wręcz. Ja wziąłem Bibi, Jelen wziął Rose, a El Primo wziął Bartus. Let's go! El Primo, Rose i Bibi też wzięli Bibi. Okej! No to tutaj się zapowiada niezła bitka. Bomba, 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 bomba. Uciekaj, Farel! Dobra, udało mi się na szczęście przeżyć i patrzcie teraz na to, patrzcie teraz na to. Leci guma! Bubble Trouble! Nie, El Primo! Dobra, zdzieliłem go. O, mamy teoryt, uważaj. Leczenie, 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 leczenie. Wycofuję się, wycofuję się. Ja bronię tutaj sejfu. Guma! Nie trafiam, no nie! Kubiks nam rozwali sejf w ten sposób. Uciekaj mi stąd, Kubiks! Dobra, znokautowany Kubiks. Dobra, leczymy się szybko. Oni we dwóch są mega mocni. Rose z Bibi w jednym combo, to jest naprawdę mocna ekipa. Nie trafiam tą Bibi, ja dziękuję. Tak, 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 tak. Nie! Ta guma to jest czyste złoto, trzeba tam wjechać. Przegramy to, panowie, przegramy to, nie możemy tego przegrać, halo! 10%! 5%! Tak być nie może. Lecę na drugą stronę i walczę z nimi. Dobra, guma wjechała, powraca, ale to chyba przegramy, chyba to przegramy, tak, przegraliśmy, ajajajajajajaj, no niestety mogliśmy raszować, niestety nasza taktyka się nie sprawdziła, lecimy z kolejną rundą. Lecimy, moi kochani, z rundą trzecią, tym razem gramy postaciami, które strzelają na daleko i nie możemy przeskakiwać na wrogi statek, więc zapowiada się niezła zabawa, lecimy. W mojej drużynie jest Piper, Brock oraz Colt, u nich jest Brock. Bi? Wow, oni wzięli Bi, kurczę, nie wiem czy lepszą decyzją Bi niż ten Brock, ale chyba nie, bo Brock ma fajnego ulcika. Uwaga, teraz ja. Nie trafiam, ale wiem co zrobię. Odpalę gadżet, schowam się i patrzcie teraz na to. Wow, bomba, 2800. Tu będzie niezła zadymka, nie trafiłem tej Piperki, aż mi się po prostu w to wierzyć nie chce. Oła, dostaję 300. Wow, wow, to jest mega ciężkie w tym momencie, żeby w ogóle trafić w ich save. Dostał ode mnie save, dostaję te... Nie dostaję, nie dostaję, nie dostaję, uciekam, uciekam. Bardzo mocno mnie zwolniła. Patrzcie jaka teraz będzie bomba, przesoczysta. Leci, pach! 2800. Dobrze, 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 dobrze. Farel, teraz bomba. Trzy razy dostali, uciekam, uciekam, uciekam. Udało mi się uciec na szczęście. Ten Brock za mocno nas tutaj atakuje. Trzeba tutaj pomóc chłopakowi, bo kolcik sobie nie radzi. Dobra. Strzelaj! Jest! Udało się! Hurra! Piraci farelscy wygrywają. 2-1. 2-1 byczki. Moi drodzy, lecimy z czwartą rundą. Tym razem gramy postaciami typu Penny, Nita oraz Jessie. Nikt z nas nie może przeskakiwać, tylko mogą przeskakiwać nasze działka oraz niedźwiedź. Lecimy! Trzeba jak najszybciej nabić ulta, żeby postawić działko. Dobra, dostała, dostała, dostała ładnie, okej. Okay. Oni wzięli pana P, no dobra. W sumie pan P też jest spoko postacią. Okej, dostali, dostali, dostali. I teraz, moi kochani, robimy tak. Tam rzucam mortar. No i się, moi drodzy, martwcie. Przecież mój mortar to 200 IQ. Atakuje save. Atakuje save bezpośrednio. Detonuje go i uwaga, lecą. Bum, 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 bum. Bombardiero. Ależ idealny wziąłem star power i gadżet. Wow. Już mam prawie ulta. I obijam. Trafiam, rzucam mortar i jazda z nimi, tak jest, mortar sfokusował się nam centralnie na safe, dobijam, dobijam tego ptaszka, okej. Okay. Pomocnik pana P jest mocny, nasze działko przeskoczyło, wale ulta po raz kolejny,
Mortar uderza! Już prawie, już prawie, już prawie! Trafiam! Pięknie! I uwaga, kolejny strzał! Nie trafiam? Potrzebuję nabić ulta! Jeszcze jeden mortar potrzebuję! Jeszcze jeden mortar i będzie gitara! O nie! Postawili mortar! Najgorzej! Najgorzej! Dobra, obiłem! Chodź tutaj, wariacie! Trafiam! Trafiłem! Trafiłem, mam! Mam! I rzucam mortar w tym kierunku! Dobra, nie mam jak obić tamtego mortara. Ale mój mortar się cały czas prawie że fokusuje na sejfie. Ale tutaj jeleń leśny bardzo fajnie odciąga kulę, biegając koło sejfu. To jest bardzo dobra taktyka, jeleń. Łapka w górę dla ciebie, stary. Dobrze, żeś to wykminił. Mój mortar na szczęście jeszcze nie padł. I teraz, uwaga, detonuję go! Lecą kule, bum, 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 3000! Prawie że dawaj! Tak jest, przed czasem! Piękny mecz, panowie! Woohoo! Jak my jesteśmy najlepszymi korsarzami w Brawl Stars oczywiście. Tak wyglądała moja nowa mapa do statku. Powiem wam szczerze, że ja sam osobiście się bawiłem rewelacyjnie. No mam nadzieję, że wy razem ze mną bawiliście się bardzo fajnie. Jeżeli tak, no to łapeczka w górę, subskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Nie zapomnijcie też wziąć udziału w konkursie na telefon Realme 7i, który jest naprawdę bardzo fajny. Link oczywiście do telefonów oraz wszystkich fanpage'ów, które musicie polubić, macie w opisie. Ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!